Kryzys energetyczny cały czas jest wśród nas, cały czas jest jeszcze przed nami. To nie był łatwy rok dla branży. Jak Państwo sobie z nim poradzili? Rzeczywiście stanęliśmy w bezprecedensowej sytuacji galopujących cen energetycznych. Nasza rola to przede wszystkim wytłumaczenie rolnikowi, klientowi, co się działo w tym momencie, mitygowanie tych wszystkich ryzyk w okresie, no i szukanie alternatywnych również dostaw. O kryzysie, jeśli chodzi o rolnictwo, mówi się przede wszystkim w sektorze nawozów, a co ze środkami ochrony roślin? W zakresie środków ochrony roślin tej dynamiki aż tak wysokiej nie notujemy. Jest kilkunastoprocentowa oczywiście eskalacja kosztów związana z ogólną inflacją. No, koszty energetyczne, koszty transportu, logistyki, formulacji środków ochrony roślin również rosną. No ale oczywiście nawozy to dynamika jest wielokrotnie wyższa. Kryzys jeszcze chwilę potrwa. A jak Pan sądzi, jak ta branża będzie wyglądać w przyszłym roku? Czy grozi nam taka sama sytuacja jak w sierpniu tego roku, czy może już się do pewnych rzeczy klienci rolnicy przyzwyczaili? No myślę, że czynniki kosztowe w dalszym ciągu pozostaną z nami. Istotnym elementem, na który w dalszym ciągu chyba nie zwracamy zbyt dużo uwagi, to jest cała infrastruktura kredytowania zakupów i produkcji rolnej. My w tej chwili obserwujemy to z punktu widzenia naszego klienta rolnika, że w dalszym ciągu sporo płodów rolnych nie zostało sprzedanych po żniwach, wolnej gotówki praktycznie nie ma, kredyt obrotowy jest bardzo mocno napięty, finansowanie 2-3-krotności jakby zapotrzebowania na kapitał w sposób istotny w tej chwili ogranicza jakby tempo realizacji wszystkich transakcji, więc poza logistyką, zimą i wieloma elementami związanymi z kosztami będziemy mieli do czynienia oczywiście z ograniczonym cash flowem, więc to jest rzecz, która na pewno w najbliższym czasie będzie bardzo, bardzo istotna. Dość wspomnieć, że blisko 50% transakcji jeżeli chodzi o zaopatrzenie rolnictwa, jest realizowana na wydłużonych terminach płatności sięgających nawet 180, 260 czy 360 dni. Ryzyko podejmowania decyzji rośnie w związku z tą sytuacją, więc to będzie istotny problem. Czyli kolejny trudny rok przed nami. No zdecydowanie, jakby każdy tutaj będzie miał pracę domową do wykonania. Na pewno doświadczenie jest ogromne po tych ostatnich 2 latach, ale to jeszcze nie koniec emocji.